Witam w dniu drugim kursu przebudzenia. Proszę usiąść wygodnie. Obojętnie czy na krześle przy stole, na podłodze czy na poduszce w siadzie skrzyżnym. Dobrze jest siedzieć najwygodniej jak to możliwe. Najlepiej jest siedzieć z wyprostowanymi plecami, nie garbiąc się. Teraz zamknij powoli oczy i skup się na samym uczuciu siedzenia. Poczuj ramiona, dłonie opuszczone po obu stronach twojego ciała i nabierz kilka głębokich wdechów. Pozwól działać grawitacji tak, aby ułożyła cię w miejscu, w którym siedzisz i upewnij się, że zauważasz to miejsce. Teraz tak jak wczoraj, skup się na swoim oddechu. Zauważ, gdzie i kiedy czujesz swój oddech najwyraźniej. Czy jest to na czubku twojego nosa? Czy w klatce piersiowej? Czy może w okolicach brzucha? Kiedy się unosi przy wdechu i opada przy wydechu? To nie ma znaczenia, na którym miejscu się skupiasz. Jak chcesz, możesz zmieniać miejsce skupienia na oddechu w następnych sesjach. Teraz na chwilę skup się tylko na jednym z tych miejsc i obserwuj, co się dzieje. I nie próbuj niczego kontrolować. Po prostu niech wszystko dzieje się niezależnie. W sumie to nie ma nic nadzwyczajnego w oddechu, ale jest to coś, co jest zawsze z tobą. I warto wiedzieć, jak przykuć do tego uwagę, by zauważyć, że oddech to nie tylko oddech. To zbiór niekontrolowanych odczuć twojego ciała. W pewnym momencie będziemy zdolni zauważyć wszystko, co się dzieje dookoła naszej świadomości. Skup się tylko na swoim odczuciu oddychania. Od początku nabierania wdechu, przez tą krótką przerwę, gdzie wdech się kończy, do momentu, kiedy zaczyna się wydech, aż do samego końca. Spróbuj odziać cały ten proces oddychania w całkowitą świadomość, nawet najmniejszych odczuć, jakie są powiązane z oddechem. Jeszcze raz przypominam, że nie musimy próbować kontrolować naszego oddechu. Pozwól, niech cały ten proces przebiega jak najbardziej naturalnie. Musisz uświadomić sobie, że tutaj ostrzymy, można tak to nazwać, to narzędzie, które masz od zawsze w posiadaniu. To narzędzie to twój umysł. On jest z tobą w każdej sytuacji w twoim życiu. To od twojego umysłu zależy, jak reagujesz w poszczególnych sytuacjach związanych ze stresem, czy bólem fizycznym, czy z jakąkolwiek trudnością lub przeciwnością losu, która cię spotyka. To jest podstawa każdych decyzji, które podejmujesz oraz jak reagujesz na niekontrolowane działania ludzi wokół ciebie. Kiedy zaczynasz to wszystko obserwować, zauważasz, że twój umysł jest absolutnie
poza kontrolą. Kiedy próbujesz skupić się na oddychaniu, zauważ, że największą przeszkodą w skupieniu się jest samo myślenie o oddychaniu. Myśli same nachodzą twój umysł niekontrolowanie. Momentami nawet całkowicie zapominasz, że próbujesz medytować. To może dziać się bardzo często w czasie tego kursu. Teraz spróbuj policzyć następne 10 oddechów tak, aby nic nie przerwało twojego skupienia. Możesz po cichu w myślach liczyć 1 na wdechu i ponownie 1 na wydechu, potem 2 na wdechu i 2 na wydechu. Zobacz, czy dasz radę tak policzyć do 10. Nawet jak twoja koncentracja jest dość silna, zauważasz, jak niepewne jest to skupienie na oddechu, aby doliczyć do 10. Ciągle jakieś nowe myśli próbują włamać się do twojego umysłu. Może jest to spowodowane jakimś dźwiękiem, który miał miejsce w momencie liczenia oddechów, lub zwykle coś ci się przypomniało. Nie przejmuj się tym. Jesteśmy tu po to, by być w stanie nie wyeliminować te czynniki, ale mieć nad nimi całkowitą kontrolę. Chodzi o to, żeby umieć rozpoznawać poszczególne bodźce i doświadczyć ich w pełni, tak naprawdę pełniej. By być w stanie rozpoznać je świadomie już w momencie, w którym się pojawiają. Wiem doskonale, że jest to bardzo trudne na początku, więc w chwili, kiedy akurat zorientowałeś czy zorientowałaś się, że zaczynasz myśleć o czymś innym niż w tym przypadku o oddychaniu, po prostu przemyśl to, co ci właśnie przyszło do głowy i daj temu odejść. I wróć do uczucia oddychania. Przez ostatnią minutę naszej medytacji spróbuj zacząć jeszcze raz od samego początku. Poczuj ten następny oddech, jak sam się pojawia i znika i przechodzi w następny.
Zastanówcie się przez chwilę nad tym, jak się czujecie i jak dzisiejsza sesja na was zadziałała. Czy jesteście zmęczeni? Niespokojni? Czy uspokojeni? Nieznacznie, czy ta sesja była czymś miłym, czy mniej miłym, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Pamiętajcie, że uczymy się czegoś zupełnie nowego i nie możemy od razu oczekiwać nie wiadomo jakich efektów od pierwszej sesji. No chyba, że macie już jakieś doświadczenie w medytacji, ale nawet jak już wiecie jak medytować, poznacie nowe techniki medytacji. Moje techniki. W następnych dniach i tygodniach zauważycie, że tak naprawdę stajemy się mniej rozkojarzeni. Celem medytacji jest dostrzeżenie w nas bycia tu i teraz. Dla wielu z nas, żyjących w codziennym stresie i chaosie, jest to bardzo trudne zadanie. I żeby zrobić jakiekolwiek postępy, musimy po prostu chcieć zacząć jeszcze raz. I właśnie tak zrobimy w następnej sesji. W dniu trzecim naszego kursu przebudzenia. Do zobaczenia.